Cześć wszystkim, znowu Pan 7, dalszy ciąg Amajui. Dobra, jedziemy w tym, kończymy ten rozdział, będą się działy ważne rzeczy. Tanoshikatta ne, machi no minna to nakayoku narete hontouni yokatta. Tak, ciekawe, ile jeszcze ludzi rozwaliła alkoholem. Ta Faro jest raczej osobą, która rzadko się uśmiecha. Fija nie potrafi być poważna, chociażby powaga trafiła nią w twarz. Też o tym myślę. Mimo, że jest boginią i tak ma... Jak ma... Jak to się mówi? Nie jest zbyt pewna siebie. してもらえたならよかったよ。
Dobra, tutaj zrobimy przerwę. Ponieważ do drużyny dołączył nowy człowiek, nowy członek drużyny. Dobra, oszukiwałem was przez prawie 30 odcinków. To nie jest zwykłe visual novel. To jest hentai visual novel. I doszliśmy do momentu, gdzie zaczynają się rzeczy hentajowe. Więc tak, bardzo szczerze interesuje mnie, ile ludzi, którzy uważali przynajmniej chociaż trochę na tą grę, zauważyło, że to jest hentai. No oczywiście, no, były rzeczy tu i tam, po prostu je przemilczywałem, bo na pewno widzieliście, jak dupę wystawia jedna i druga i trzecia. No, ale tak, gra dosyć sporadycznie cokolwiek robi przez pierwsze, no, prawie 30 godzin. A teraz zacznie się zalew. Zalew mniejszy lub większy. Dobra, więc tak, oczywiście wszystko będzie wycinane sromotnie czy skrupulatnie. Powody są dwa. Po pierwsze YouTube, po drugie lubię tą grę nie za jej treści hentajowe, lubię tą grę za jej fabułę, za jej postacie i za gameplay. I mówiąc fabułę i postacie, nie mam na myśli hentajowe, te postacie naprawdę mają dużo charakteru i dużo jakby głębi, pominąwszy właśnie te wszystkie hentajowe rzeczy i scenki, które będą się działy. Dobra, więc mam nadzieję, że nie zraziłem was do tej gry. Chciałem przez 30 godzin pokazać, że to jest naprawdę bardzo fajna gra. Jeżeli to was odstraszy, zrozumiem. W każdym razie tak, będziemy kontynuować i będziemy kontynuować do końca. Oczywiście wszystkie hentajowe rzeczy będą wycięte. Część będę pokazywał, nie to co zawierałoby jakiekolwiek graficzne treści, tylko zazwyczaj mniej więcej przed i po, bo zazwyczaj to również ma wpływ jakby na relacje postaci, więc tutaj myślę, że już zobaczyliście wystarczająco dużo, więc rachu ciachu, widzimy się za chwilę. Dobra. The deed is done, jak to się mówi po angielsku. Tak, tego niestety jeszcze nie mogę pokazać, ale chyba teraz będzie trochę tekstu, który będzie ważny dla rozwoju postaci, więc jedziemy. A, przy okazji, zapomniałem o tym wspomnieć. Jeżeli kogoś by interesowały te hentajowe rzeczy, zawartość tej gry, wszystko jest jak najbardziej, wszystkie obrazki są w internecie, więc to nie ma najmniejszego problemu to znaleźć, jeżeli będziecie chcieli. Dobra, jedziemy. Dobra, tego nie musimy wiedzieć. Okej. I tu się zaczyna coś. Coś, co tłumaczy wiele rzeczy w tej grze. やりに関係を持ってって言ってるわけじゃないよ。相手がエッチ
チを望んだ時、その時はちゃんと受け入れてあげてって言ってるの。じゃあじゃあ不安に思ってることはあるし、寂しい気持ちもあるんだよ。アバロとつながることで少しでも和らぐなら、それはとっても素敵なことだと思うんだ。私はね、縁を持った人ができるだけ幸せになってほしい、関わることで笑顔になってほしいんだ。それが私の神様としての性質なんだよ。その方法があるなら推奨する。じゃあ、おかしなことじゃないでしょ。大切なことは助け合い、支え合い、相互扶助だよ。相手は心を満たして、私は力をもらう。エッチって気持ちいいよね。それにきっとアバロだって肉体的な気持ちよさだけを得られるわけじゃないよ。私と体でつながってどう思った？そこではっきりと言ってくれるアバロは素敵だね。私もそう感じた。つまりそういうことだよ。そうなったらいいよねって話。あ、でも見境なしってのはダメだよ。ちゃんと相手をおもんぱかること。それと本気になっちゃ絶対にダメだから。アバロの一番と本命は私だけなんだからね。Dobra. Możemy to zdjąć? Poczekajcie. Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie będę ryzykował. Ta gra od teraz będzie lubiała czasami rzucić tam cycka na lewo czy prawo i lepiej być przygotowanym. Dobra, chyba tyle. Dobra. Przedyskutujmy to, co się wydarzyło. A może lepiej nie przedyskutujmy tego, co się wydarzyło. Ponieważ cały sens tej gry to generalnie te rzeczy hentajowe. Jednak ta gra powstała głównie dla tych rzeczy hentajowych. Cała reszta, ta obudowa jednak była drugorzędna. Więc pomysł był najpierw, żeby zrobić grę o tym, jak bogini wymaga od głównego bohatera, żeby seksił się na lewo i prawo, a cała reszta poszła później. Więc nie traktujcie tego na serio, na poważnie. Po prostu tak. Chcieli jakoś fabularnie wytłumaczyć tą mechanikę, że Avaro będzie się seksił na lewo i prawo w przyszłości. A będzie się seksił, bo to jest gra hentai, tak jak wspomniałem.
I dlatego powiedzieli, że o, bo jak się seksisz z innymi kobietami, to Fia dostaje moce, bo to jest bogini więzów, bla 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 bla. Dobra, to jest głupie, nie dyskutujmy o tym, dobra? Po prostu tak będzie i to trzeba zaakceptować. I tyle. Dobra, a skoro to już mamy za sobą, to wróćmy do tego, co się dzieje w fabule. A fabula dzieje się... O... Lisz wróciła do twierdzy. リックベルを無事に通り抜けたとの知らせを受けてきてみれば、みんな気持ちよさそうに眠ってしまっているではありませんか。少し人が増えたようですが、管理体制はまだまだのようですわね。見張りに咲く人員も足りていない。 Ups. Nie chciałem tego zrobić, wybaczcie. Co ty mówiłaś? W sumie nic ciekawego. Dobra. Dobra, pozbyliśmy się jednego przeciwnika, żeby wpaść w brudne łapska drugiego od razu. Homura no chikara to soujunki. Teraz chyba póki co nie powinno być żadnych rysunków, chociaż jakby co? Nasz obrońca jest gotowy. Z drugiej strony tak, bardzo niezręczna sytuacja. Do.
ita? いや、確認できなかった。住居区画には現れていないようだ。退去の痕跡、魔物が出るところにもない。工房の方にもいないみたいです。隊長さんが突然いなくなるなんて信じられないですね。Fia, zwolnij Kisnir. Ona była odpowiedzialna za bezpieczeństwo twierdzy. いや、考えにくいな。アバロは常に周囲へ気を配っている。もし用事があり城塞を離れるにしても、その際何らかのことづてを残すはずだ。ももならアバロはどこにいるんだろう。ことづてを残せないほど急な用事が発生したなどはどうだろう。それでも書き置きくらいはできるんじゃないでしょうか。もしかして誰かにさらわれちゃったんじゃないかな。さすがに考えすぎだろう。少し落ち着いた方がいい。おそらく用事があってどこかに行っているだけだと思うが。でも一日の始まりにいないなんて今までなかったし。Kisnir, nie próbuj wytłumaczyć swojej wtopy. さらわれたか。だが城塞内にて戦闘が行われた形跡はないぞ。アバロのみを狙う理由もわからない。城塞を動かせるのはフィアさんですしね。アバロはすごく素敵な男子だからね。さらいたくなる気持ちはわかるんだけど、実際にやっちゃダメだよね。Więcej szczegółów niż wszyscy chcieli słyszeć.深くは言及しないでおこう。個人的な感想にまでは口出ししにくいですね。今そんなこと話す意味あまりない。重要なのはどう動くか。そうですね。隊長さんがどこにいるのか見当がつけばいいんですが、実際に誘拐されたって決まったわけでもないですし。まずは近隣を探してみるべきだろう。アバロが行きそうな場所から回った方がいいな。フィアさん、まずはどこから探しましょう。私が決めるの？紹介の代表は隊長さんとフィアさんです。隊長さんがいない今はフィアさんに指示を伺うべきかなと。まあ、przewyższa jej kompetencje。隊長のこと一番知ってるのは神様。まずどこ行か。イオルちゃん、いいこと言った。そうだよ、私が探せばいいんだよ。そうすればアバロまで一直線だ。一直線、どういうこと？さっきのイオルちゃんの言葉で思い出せたよ。私ならアバロを探せるんだ。アル
ある程度の方向ならバッチシわかるはず。To z jednej strony przydatne, a z drugiej straszne. Fia wa sonna koto ga dekiru no ka? Sasuga kami da. Minna chotto mattete ne. Sugu ni mitsukeru kara. Zdążył się daleko oddalić w ciągu nocy. Rickbell kara hokusei no hougaku ka. Lauroso ryou ga aru hazu da. Lauroso ryou to ieba ichido kono jousai ni ryoushu sama ga raihou shita koto ga arimasu ne. Może to im zaświeci pełne świeczki. Jousai ni me o tsukete iru no wa Influence oukoku nomi dewa nakatta no da. アバロは今ラウロソにいるの？こうなると城塞を狙っているラウロソがアバロをさらったという可能性が高くなってくるな。行こう。すごく嫌な予感がする。アバロのところへ急がなきゃ。フィアさん、城塞を動かす分の力は溜まってるんですか？ああ、ね。大丈夫。昨日アバラとエッチしたから気合も満タン状態だよ。スワフィア、スワフィア。ことは大声で言わないでほしいな。神様、そういう羞恥心ない。さすが神だな。Tak, naszym priorytetem jest odbić Ławaru. Dobra. Super niespodzianka. Po tym jak ludzie zostali porwani, wzmocniliśmy obronę naszego fortu i ludzie znowu zostali porwani. Tym razem to Awaro. Pani Lauruso, Lisz Lauruso przyszła w nocy w pełnej zbroi i cichaczem wyniosła Awaro z twierdzy i zabrała do siebie. Tak, to trochę było niepokojące sytuacja dla Fii, kiedy budzi się rano i Awaro nie było nigdzie. Tam ruszyła, tak, wszyscy szukali Awaro, w forcie go nie znaleźli, a potem Fia sobie przypomniała, że posiada magiczny boski GPS. I określiła, że jest w Lauruso. No i cóż, i teraz będą go szukać. Nie możemy zajrzeć do warsztatu, ponieważ Awaro nie ma. O, czy to ta scenka? Dalej, zróbcie coś, ta cisza mnie zabija.
O, tak, to ta scenka. Fia na chwilę zostaje pozostawiona sama sobie do zarządzania rzeczami. Dito, kore nani ga dou natta no? Suido o fuminoita nda. Jousai no omasa ni kudou ga taikire nakatta nda. Suido tonneru? A, to nie ta scenka. Okej. Kono atari wa nagai suido ga atta. そこに城塞の足が取られちまったんだな。なに、すぐに引き上がれば問題ない。おい、アバラはどこだ。大作業になるからな。あいつの手を借りたい。とやすプロブレム。なくなった？うん、ラウロソの町にいるらしいんだ。それで今迎えに行く途中だったの。アバラ po prostu nie zostawiłby swojego warsztatu。そりゃまずいことになったな。アバロがいないこともそうだが、今は城塞の対処ができない。まずいって何がでしょう？俺様たち水頭獣の診断だけじゃ、城塞を動ける状態にするのは無理なんだ。つまり城塞はここに置いていくしかないということか。そうなるな。引き上げる作業はアバロの手を借りないとできない。Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? その理由がわからない。聞くにあなたはアバロに探量士の技術を教えた人なんだろう。相応の技術はあるはずだ。普通の作業機なら用意できるんだが。ただのからくりじゃ力が足りねえ。魔力を動力源にした方がいいんだが、魔力装置を組み込むのはあいつの方がうまい。もしもしボグレパトラフィーを使わせきこうべきたか。隊長、実はすごい人だった。あいつはハーフエルフッツシャルタモンやってるからね。おい、nie zwalaj tego na rasę, po prostu również jest geniuszem。普通は足が生えた城塞なんて。非常識な存在を想定した道具なんて作れねえ。まあ、Avaro pewnie ma takie rzeczy za pazuchą, na wszelki wypadek już zrobione。しかし、ジョーちゃん。もしかしてこのまま城塞でラウロスに向かう予定だったのか？うん、そうだけど。いや、無理だろう。そもそもラウロスは崖上にあるし、道中には検問だってある。城塞で無理やりぶち抜いていくつもりだったのか？アバロをさらったんだとしたら、ラウロソに遠慮する言われはないよね。目が座ってるな。怖い嬢ちゃんだ。まあ。アバラの野郎がそこまで好かれてるってことか。お、wypraszam sobie. アバロ nie jest niechcianym dzieckiem. Jego rodzice po prostu zginęli. To dwie różne rzeczy. そこまでしてラウロソに急ぎたいなら、水道を通るって手もあるぜ。トンネル、進むの？聞いたことがある。この水道はインフルースとサンタシーエイフとの戦争によく用いられていた。Tutaj mamy Infurus. Tutaj mamy ten Kimball, czy jak to tam było? To jest ten tunel?
Nie chcę jednak tego zepsuć. Jednak... i... Nandemo, Yogan no touta ato ga kūdou to nari, sono kūkan ni ikutsumo no geigeki kyōten ga tsukurare, riyō sarete ita no kata. Ima soko wa, sensōji ni Rickbell ga kuzusarete, tsūro toshite tsukai nai atotsu da ga na. Shikashi, dokka ni gake ue no Rauroso ni tsunagaru michi mo aru tte hanashi wa kiiteru. ということは、隊長さんがさらわれた経由に、そのトンネルが使われた可能性が高いですね。そうだよ。リックベル側にも当然検問は用意している。そこを通るとなると、人さらいを見逃すはずがない。つまりこのトンネルを抜ければ、検問に見つからずにアバロがいる場所にたどり着くってこと？なら行くしかないよ。でも、城塞はどうするんですか？ラウロソに城塞で突っ込むのも困ると思う。神様、わかりやすい。ここで誰かが城塞を見張っておかなきゃならないだろうしな。本当は俺様がついて行ってやりたいんだが、残ってやるよ。Co zrobisz? Jak nic nie zrobisz? いいと、いいの？非常時だ。ついでに店も開けておいてやる。Dobra.Mamy nową lokację i mamy dietę. Coś jeszcze? Dobra, zobaczmy właściwie, czy coś masz nowego? Tutaj nie. Właśnie, możemy zrobić małe zakupy u niego.To jest drogie. Kiedyś może się przydać, ale nie teraz. Dobra. To kiedyś zużyłem jedno podczas farmienia, to nam brakuje. To też zużyłem. Te salwy mogły się przydać podczas walki z bossem. To pokupujmy troszkę.Zwłaszcza te dotyczące siły i inteligencji. Dobra. Są nowe rzeczy. Judgment Tome. Zadaje pioruny. Water Jet Cleaver. Water Jet Sam. Dobra. Mithril Sword też się przyda. Judgment Tome. Bieraj. Dobra.Mamy coś na sprzedaż. Tak, zawsze mamy coś na sprzedaż. Dobra. Czy coś jeszcze masz nowego? Warrior Shield. Nowa tarcza. Może się przydać. Bieraj. Magician Rope. To się przyda.Majki, Mijce, magiczna zbroja. Tego na razie nie potrzebujemy. Mithrilowa zbroja może się później przydać. Magician Shoes. To zobaczymy zaraz. Dobra. Tutaj nic. Tak.Ty załóż Magician Rope. Tak, może tak. Na razie zdejmę to. Załóż Magician Rope. To daje ci bonus do wszystkiego. Tracisz odporność na
Ice, ale nie jesteś też wrażliwa na Earth, więc w sumie wychodzisz na plus. Dodatkowo dostajesz Magician's Knowledge, plus 1 do inteligencji, plus 3 do SP. Możemy to polepszyć, jeżeli damy ci Sage Medal, wtedy masz Sage Knowledge. To daje ci 2 inteligencji, 2 resist, 10 SP. To jest chyba jeden z lepszych setowych bonusów, jakie można dla maga mieć. Więc to będzie z grubsza ekwipunek Miki. Jakoś chciałem ją specjalnie nazwać, bo Miki już brzmi głupo. Pio. Jak się to... Myszka Miki? Nie, to będziesz Miki. Dobra. Tak, co do Warrior's Shield. Czy to jest lepsze dla ciebie? Daj ci większy evasion. I może da się to zupgrade'ować. Może zupgrade'ujemy, jeżeli będziemy mieli z powrotem dostęp do Avaro. Tak, Judgment Tome, niestety dopóki go nie zupgrade'ujemy, to nie daje nam czaru, więc jest kompletnie bezużyteczne. Ale tak, może Water Jet. Wow, dużo masz siły, nawet masz więcej siły niż zupgrade'owany Heated Cleaver. Okej, to się przyda. Zmniejsza mu agility, ale i tak mam zrobić to agility. Dobra, dla ciebie Myrtil Sword, nawet ma lepsze obrażenia, a Thunderclap. Dobra. Generalnie nie wszystko musi być na maksa ulepszone. Raczej po prostu chcemy mieć różnych rzeczy na różne elementy, żeby dobierać broń do przeciwnika. Dobra. Czy coś jeszcze chce się pobawić? Chyba nie. Chyba to wszystko. Dobra. W następnym odcinku idziemy w kierunku Lauruso, bo to zajmie nam trochę czasu dojście do Lauruso. I tak, i ratujemy Avaro z... O, mamy nowe miejsce. Dobra. I ratujemy Avaro z tarapatów, które wpadł. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!